Dobra, kolejny odcinek. Witam tutaj, Ibiś. To jest kolejny odcinek z Bracia opowieść o dwóch synach. Kurde, łapaj się. Bracia opowieść o Darku i Arku. Kurde, Darek. Bo nie ogarniam sterowania. To nie Darek robi źle, tylko ja. Nie, trzymaj się. No. Aha, dobra. Jestem debilem. A to? No głupi jestem. No rzadko gram w gry na padzie, dlatego tak. Pojedynczo ich będę brał, to będzie łatwiej. No przecież... Kurde, dobrze zrobiłem. Dobra. Teraz Darek, niech będzie pierwszy. Też będzie mi się mylić. Aha, bo się puściłem. Za szybko trochę. Teraz zrobię dwa odcinki o tym, jak się tu wspinam. Super. Fajnie. O Jezus. To nie jest bezpieczne. Fajnie mi pad wibruje. Oj. Spierdzielać trzeba. Czuję to w padzie. Pierdzielamy! Jaki fajny wibrat. Dalej spierdzielamy, bo czuję to. Dobra, już. Co to? Co to za więzienie trwa? Tak, widzę, otworzyć trzeba. Strażnik ma klucz, no dobra. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, to pomagać trollowi. W końcu to troll, jakby nie patrzeć. Aha. Znaczy, tak myślę, że to jest troll. Heh, heh. Mały przełaś. No dobra, to może nie po kościach. Może tak bardziej delikatnie. I nie po kościach. O. Cześć. Hello. Arek to w ogóle przez każdą kratę się przedziśnie. Undertale mi się przypomina. Nie po tych pierdzielonych kościach. Może nie są pierdzielone, ale kości to kości. Cholera, trzymaj ten klucz. Proszę, muszą go trzymać manualnie. Nie może go normalnie trzymać. No dobra.
Tak, mądre to jest krzyczeć. Ja. A ta. Świetny plan. Krzyczenie na pewno jest pozytywne. Może pomóc? Nie? Mam nadzieję, że ten troll mnie nie zostawi w potrzebie. Może nie tyle w potrzebie, to... No w potrzebie, w sumie nie ma gdzie indziej. Aha. Hej! Maru! Cii, ja! Czyli jednak. Super. Widzi mnie, serio? Hej! Tu jestem. Hej, Nai! Jestem. Spierdzielamy. Z ciemnej placówki. Aha, super! Tędy się nie przejdzie. Dobrze wiedzieć. Hej, Nai! Chyba widzę, że trzeba zrobić. Fajnie ta gra jest skonstruowana. No, chodzaj. Latające siatki są. A, to łańcuch jest, a nie siatka. Myślałem, że to jest siatka. Boże. Jaki debil. Może go wypuszczę. Idę. Darek, nie czepiaj się, Arka. No i co? I co ja mam niby zrobić? Na dół zejść, przecież nie ma którędy. Aha. Dobra, nic nie mówię. Ten troll nie może tą samą drogą co ja przejść? Ja mam jak przejść niby. A to? A ja? A ja to co? Co ja mam się sam przetransportować? A, no, no tak, sam. Sam se radzi i bizi. Kurde. Taki bezradny jesteś. Łatwa gra, szczerze mówiąc. Widać, że jest... Aha!
Teraz załapał. Nie, już szybciej w zasadzie załapałem, tylko... Tylko, wiecie, przeczucia, a prawda to są co inne. No fajnie. Co za debil. Co za wibracja? Łańcuchy. To trzeba zgasić. Łatwe to będzie. Hej! Łatwiej znam. Arek, zostawiam cię ostatnio. Hej! Akcję teraz robiłem. Hej! Trochę za późno. Miłe nie było. Ale nikt nie powiedział, że będzie miło. Chciałem cię puścić. Już cię puściłem. Ooo. Miłość. Miłość krąży wokół nas. Bysiomaru! Bysioja! Bysiomaru! Bysioja! Ten cinematic. A, już nie muszę trzymać, dobra. Wygodnie się nagrywa na padzie. I wracamy tutaj. Tak, było miło, a teraz... Daj! Żyganie. Tego też trzeba nazwać jakoś. Ten tu to będzie ksiądz Nathaniel. Zresztą niech to będzie ksiądz Mariusz. O. Ksiądz Mariusz, a ten ruty ojciec to będzie tatuś. Nie wiem. Witold. Von Eberet. Dotarliśmy chyba do bardziej takiego miejsca w grze. No, Dziarek. Wielki. Oh shit. A tu jest Arek, dobra. Nie widziałem go. Emo. Dobra, ale wilkami się już zajmę w następnym odcinku. Widzę, że Darek jest bardziej zaradny. Nie żaruś.
No. Wilkami się w następnym zajmę. Także dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, że jeśli coś się skończyło, to coś nowego się zacznie. I na razie cześć. I na razie cześć. Co to w ogóle znaczy? Hej.